Ślad to nazwa organizowanych cyklicznie w kwietniu przez Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska spotkań z kulturą żydowską, które mają na celu kultywowanie pamięci po społeczności żydowskiej przedwojennego Radomia. W tym roku ślad odbył się wyjątkowo w sierpniu, upamiętniając w przygotowanym programie 75. rocznicę likwidacji radomskiego getta i zagładę niemal całej żydowskiej społeczności naszego miasta, która w 1939 roku stanowiła trzecią część wszystkich jego mieszkańców. Podczas tegorocznych dziewiątych spotkań z kulturą żydowską ślad gościliśmy wiele osób z zagranicy, między innymi Żydów z Izraela, Stanów Zjednoczonych, Francji, Wielkiej Brytanii, dawnych Radomian i ich potomków, którzy często mimo zaawansowanego wieku podjęli się trudów podróży i towarzyszyli nam w każdym dniu przygotowanego przez resursę programu. W tym roku miał on dwa najważniejsze punkty: uroczyste otwarcie Szlaku Pamięci Żydów Radomskich Ślad oraz promocję wydawnictwa Księga Radomia – Historia zgładzonej przez nazistów społeczności żydowskiej w Polsce, pierwszego polskiego wydania księgi. Pierwszy dzień śladu rozpoczął się wernisażem wystawy prac księdza Władysława Paciaka, która została zorganizowana we współpracy z Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Ekspozycja poświęcona jest motywom żydowskim w twórczości tego radomskiego artysty. Spotkanie z radomianinem dr Łukaszem Krzyżanowskim, autorem nominowanej w 2017 roku do nagrody imienia Jerzego Giedroycza książki Dom, którego nie było, Powroty ocalałych do powojennego miasta, było okazją do ukazania trudnego położenia radomskich Żydów wracających do swojego rodzinnego miasta tuż po zakończeniu wojny. Ludzie, którzy wracali do Radomia, ale też do innych miejsc, trafiali w pustkę, która była im nieprzychylna z różnych powodów. Od tego, że nastroje antysemickie były szeroko rozpowszechniane w społeczeństwie, obecne zarówno w kręgach sympatyzujących z władzą, milicji, jak i w kręgach głęboko niezgadzających się z władzą i walczących z nowym ustrojem. Ale również dlatego, że miejsca po Żydach w tej tkance społecznej miasta po prostu zostały już zagospodarowane. W drugim dniu dziewiątych spotkań z kulturą żydowską ślad zaprosiliśmy na otwarcie wystawy o historii radomskich Żydów, która towarzyszyła promocji pierwszego polskiego wydania Księgi Radomia – historii zgładzonej przez nazistów społeczności żydowskiej w Polsce. Pierwsze polskie wydanie oparte jest na wersji anglojęzycznej z 1963 roku. Ważną rolę odgrywają tu również fotografie, które są pamiątką po przedwojennej społeczności żydowskiej naszego miasta. Wydawnictwo ukazało się z inicjatywy Zbigniewa Wieczorka pod redakcją naukową doktora Sebastiana Piątkowskiego. Wydawcami książki są Radomskie Towarzystwo Naukowe i Resursa Obywatelska. Z książki wynika tak naprawdę, że każdy Żyd w przedwojennym Radomiu, który liczył się, to był syjonista, a tak naprawdę żadne ruchy inne, polityczne, nie istniały. To trochę przypomina książki o historii z lat 60., także o historii Radomia. Jeżeli do nich sięgniemy, to dowiemy się, że właściwie poza Komunistyczną Partią Polski życia politycznego w Radomiu nie było. Tekst to także dla mnie było zupełnie niezwykłe. Zawarł mnóstwo informacji o ludziach, wydarzeniach, zjawiskach,
które nie pozostawiły jakiegokolwiek odzwierciedlenia w dokumentach czy też w prasie. Wystarczy wspomnieć chociażby o hasydach i ortodoksach, którzy właściwie nie istnieli w życiu społecznym miasta, no bo czekali na przyjście Mesjasza, zajmowali się życiem duchowym, często nie płacili podatków, nie znali języka polskiego. Po nich w dokumentach nie został żaden ślad tak naprawdę, natomiast pamięć o nich ta książka zawiera. Po promocji księgi wieczorem przenieśliśmy się do miejsca, gdzie w okupowanym Radomiu mieściło się tak zwane małe getto. W parku imienia Ruzika na Glinicach Teatr Resursa zaprezentował spektakl pod tytułem Kwartet Beethovena, opowiadający historię niecodziennych lekcji gry na skrzypcach, jakich w getcie młodemu Waldemarowi Nowakowskiemu udzielał profesor Paweł Giser. Muzyka grana na żywo w naturalnej scenerii glinickiego przedmieścia przeniosła widzów w czasy okupacji. Jaki wtedy czułem strach, trudno opisać słowami. W pierwszym odruchu dopadłem szafy i od razu problemem się stało dosięgnięcie tylnych desek. Mebel był szczelnie zapakowany i zaczęły wypadać z niego rzeczy Giseru. Kiedy już jakoś przez nie przedarłem, następnym problemem było to, że deski rozsuwane w poszukiwaniu klamki opadały i biły po rękach. Dom Radom. To tytuł ważnej części tegorocznych obchodów śladu. Spotkania z dawnymi żydowskimi mieszkańcami Radomia i ich potomkami pozwoliły poczuć atmosferę przedwojennego Radomia, przywołać obraz tętniącej życiem wielokulturowej wówczas społeczności naszego miasta. Tym wzruszającym wydarzeniem rozpoczęliśmy trzeci dzień spotkań z kulturą żydowską Ślad. Jednym z gości przybyłych na tegoroczne obchody był Salomon Birenbaum, który podczas spotkania w Resursie opowiadał o pobytach w wielu obozach zagłady oraz rozdzieleniu go z rodziną. Stała się taka sytuacja, że nas złapali na granicy rosyjsko-niemieckiej pod Malią, niedaleko Warszawy. Bo myśmy się starali przestać przez tą granicę do Radomia, do mamy, która napisała wtedy, że to nie jest tak strasznie. Ale myśmy zostali złapani, dlatego bo przepasał to nas prowadził bezpośrednio do NKWD. Do Radomia przyjechała także Nancy Gies, która w 2015 roku wydała wspomnienia z obozów Auschwitz Joe Rubinsteina. Żyda urodzonego w Radomiu. Rubinstein został wywieziony do obozu w 1942 roku, kiedy miał 21 lat. Po ponad 70 latach jego niezwykłe dzieje ujrzały światło dzienne. I met Joe Rubinstein when I was working at a retirement community in Colorado. This was in 2007. Joe has a tattoo from Auschwitz that runs the length of his arm. I saw a portion of it from behind his sleeve. He keeps it covered all the time. And I asked him, and he said it was from Auschwitz. I didn't realize that for over 70 years, Joe hadn't told anyone what happened to him during the war. Even his family knew just little pieces of what happened. But I fell in love with Joe. You can't not fall in love with him. He's the most kind-hearted, loving man who is full of joy, but I never asked him again about anything that happened. 5 years passed, I moved from Colorado to Kansas, and I went back to visit Colorado. I saw Joe,
5 years after I first met him, and he asked me, he said out of the blue, Nancy, I want to tell you my story. Tego samego dnia wieczorem na placu Stare Miasto miało miejsce uroczyste otwarcie szlaku pamięci Żydów radomskich Ślad, dokonane przez wiceprezydenta Radomia Karola Semika i Salomona Birenbauma. Ta podniosła i wzruszająca uroczystość odbyła się przy udziale licznie zgromadzonych Radomian, którzy uhonorowali minutą ciszy ten ważny moment. Bardzo dziękuję za to, że pamiętacie o Żydów, którzy mieszkali w tym mieście. Dużo historii można opowiadać, ale tylko mogę jedno powiedzieć. Dziękuję bardzo za tą pamięć. Dziękuję za coście zrobili dla nas. Ja tu byłem w Radomiu bardzo często po wojnie, powiedzmy jakieś 20 razy, ale to tylko było bardzo przechodzie, bo nikogo nie znałem. Przyjazdy do Oświęcimia, którym było bardzo często. Na koncert pod tytułem Yiddish Pearl zaprosiła znana pieśniarka, aktorka i choreografka Nina Stiller. Na tegoroczne obchody artystka przygotowała bogaty program oddający zarówno żywiołową atmosferę życia Żydów przed wojną, jak i dramat zagłady tej społeczności. W koncercie, w znajdujących się na placu Stare Miasto ogrodach Stowarzyszenia Centrum Młodzieży Arka, można było obejrzeć film ukazujący żydowski Radom z okresu międzywojnia oraz skosztować specjałów kuchni żydowskiej serwowanych przez restaurację Panie, Panowie. W ostatnim dniu śladu w sali baletowej Resursy odbyły się warsztaty interpretacji żydowskich piosenek i ruchu scenicznego prowadzone przez Ninę Stiller. Radomianie i potomkowie radomskich Żydów zebrani na placu przy ulicy Burznicznej w miejscu dawnej synagogi wzięli udział w happeningu Początek Księgi, tym razem odczytując imiona i nazwiska mieszkańców naszego miasta wyznania mojżeszowego zaczynające się na literę H. Następnie rozpoczęło się zwiedzanie szlaku pamięci Żydów radomskich Ślad. Do kilku położonych w śródmieściu tablic uczestnicy udali się pieszo, a do miejsc bardziej oddalonych przejechali autokarami. Szlak obejmuje zarówno miejsca związane z tragicznymi losami społeczności żydowskiej Radomia, jak i te, które przez lata świadczyły o jej silnym zakorzenieniu w mieście. Ostatnim punktem na trasie zwiedzanego szlaku był cmentarz przy ulicy Towarowej. Tu uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej Chaima Kinzlera, ostatniego przewodniczącego Beit Radom w Izraelu, dokonał prezydent Karol Semik. Zebrani Radomianie i zagraniczni goście mieli okazję poznać historię cmentarza i żydowskich zwyczajów sepulkralnych oraz oddać hołd radomskim Żydom spoczywającym na cmentarzu. Uroczystość uświetnił recital romskiego zespołu Batale Manasza. Romskiego, bo w radomskim getcie przebywali również Romowie. Teraz cmentarzem żydowskim opiekują się ich potomkowie, mieszkający w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Yeah.
Wieczorem na placu przy pomniku pamięci radomskich Żydów miały miejsce finałowe wydarzenia 9 spotkań z kulturą żydowską Ślad. Zebrani goście obejrzeli prezentację multimedialną Klejnot w koronie, ukazującą dzieje radomskich Żydów na przestrzeni wieków. Pokazowi towarzyszyła muzyka wykonywana na żywo przez zespół Batale Manasza. Następnie dziecięca grupa taneczna Przygarni z Resursy pokazała krótki program choreograficzny odwołujący się do żydowskich tańców hasyckich. Na koniec odbył się pokaz krótkiego filmu dokumentalnego ze świadectwami dwojga Radomian, sprawiedliwych wśród narodów świata. I tam mieszkało kilka rodzin żydowskich, ale jedna na samym parterze to jest szewca Pinkusa, którego opłakuje to dzisiejszego dnia. Jako dzieciak wychodziłem z domu, a ta okno, szyba przy samej ziemi. A on w okularach i tym młotkiem tam wbija, reperuje buty. No. Moich nie mógł zreperować, bo ja chodziłem boso, nie mieliśmy butów. Dopiero w szkole, jak poszliśmy do szkoły, to jedną parę zdobyliśmy i ze starszym bratem miałem na zmianę. Ja uważam, że nie robiłem nic nadzwyczajnego. Ja się po prostu zachowywałem, jak człowiek powinien się zachować. Tak, jak mnie wychowano. W domu, w rodzinie, w środowisku, w którym byłem, w harcerstwie. W przyszłym roku będziemy obchodzić 10. rocznicę Śladu. Być może świadkowie tamtych zdarzeń przywołają duchy przeszłości i wskrzeszą na jedną chwilę tych, których cienie wciąż nam towarzyszą na podwórkach Wałowej, Burznicznej, Szwarlikowskiej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę www.szlakpamięci.radom.pl, która dzięki Państwa zaangażowaniu będzie stale uaktualniana.